No nie, 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 skakaliśmy, nie, 16, 17 była. 17 minuta była. Myślałem, że w tej połowie nic nie wpadnie, dlatego nie W 17 minucie spotkania pierwszą bramkę dla drużyny Chełmianki zdobywa Aleksiej Brytula. W 26 minucie spotkania bramkę z rzutu wolnego dla Chełmianki zdobywa ponownie Aleksiej Pytulak. W 87 minucie spotkania trzecią bramkę dla Chełmianki zdobył Hubert Kotowicz. Podarowali mu to bramkę. Jak sam se wziął. Nie, no, ale dobrze, dawaj! W 90 minucie spotkania po pięknej akcji Pawła Ulicznego i podaniu do Mateusza Komponickiego 4-1 prowadzi Chełmianka.